różne takie ustniki i pełno właśnie takich jakichś kosmetyków. Nie wiem. Aż myśliwe, bo... A, to dosyć. Czuję na czele. 25%. Widzieliście na samym początku ten stron pierwszy. I te strony wszystkie są w takim stanie. Te, w którym byliśmy, też były w takim stanie. Ja przypomnę, że no, wojsko, mimo że użytkowało oficjalnie, to od wielu lat w środku, w tych obiektach nie prowadziło żadnych inwestycji. One były bardzo długo ogrzewane. Zakłócono wentylację tą niemiecką, która w bardzo dobry sposób grawitacyjnie wentylowała i sprawdzała się. No, zamurowanie wszystkich otworów wentylacyjnych, włożenie w środku 10 grzejników z okrętu, no to jest fajne, jak się ma elektrownię na pasku. Proszę bardzo. Aha, pan tutaj rozumiem. A ile w ogóle tej żołnierzy się zatrzymywało? Wiecie co? W ostatnich latach, w grudniu 13 roku obiekt oddawał w naszej placówce Warta Cywilna, czyli zewnętrzna spółka. Czterech na zmianie, tak? Całość! Z dwuszeregu frontem do budynku wartowni. Zbiórka! Z tyłu tam, nie? Na koniec tutaj, no, oni o tam okupują. To nie jest dwuszereg! Dwuszereg. Każdy musi mieć parę. Tam z przodu albo... Albo z tyłu. Szybciutko, każdy musi mieć parę. Już, przesłuchaj. Pierwszy szereg na moją komendę krok. Na wprost, marsz! Pierwszy szereg, w tył, zwrot. Przeleć szybciutko. Raz. Kochani, na same zakończenie każdy z was wylosuje teraz swój kryptonim operacyjny. Przypomnę, że naszym głównym zadaniem było badanie mleczności duńskich krów i mamy nadzieję, że prędzej czy później uzyskamy odpowiedź na to bardzo ważne pytanie, które jest z punktu widzenia naszej obronności naprawdę bardzo istotne. Proszę przeczytać ten kryptonim, który wylosowaliście, zapamiętać, a kartkę z tym kryptonimem zjeść. Nie! Stosujemy jeden. A pan już skończył swoją przemowę? Tak. To w takim razie... Dziękujemy bardzo. Brawo! Dziękujemy bardzo, naprawdę świetnie było. Nie. Ara, ja też. Trzymam ognia. Ogień, ważna rzecz. Proszę bardzo, proszę, pan też, proszę, pan. Wszyscy ze środka? Wszyscy. Obywatel, obywatelki, w imieniu Ludowej Ojczyzny, przepraszam, w imieniu dowództwa witam was serdecznie na terenie tajnego kompleksu 10-12 w latach 50., 36-15, troszkę później. Przypomnę, że za chwilę po raz pierwszy w waszym życiu dostąpicie zaszczytu Przeszkolenia na bardzo ważną funkcję i bardzo ważnym celu. Kapral Orzeszko. Jestem. Proszę bardzo. Pana mają komendę. Baczność! Temat szkolenia. Szkolenie dywersantów lądujących na duńskim wybrzeżu w celu sprawdzenia mleczności duńskich krów. Sposób. I tu nie ma się z czego śmiać, obywatelko. Bo to sprawa bardzo ważna. Czy te duńskie krowy dają więcej mleka, czy mniej mleka? Kapralu Koperek. U mnie w firmie są francuskie, dają więcej. Polacy mogą mieć, mówimy o armacie II Rzeczypospolitej, jest właśnie okręt klasy klązownik. Pierwszy szereg, w tył, zwrot. W tył zwrot! Sanitariuszki, proszę sprawdzić, czy się ktoś nadaje. Uwaga, pierwszy szereg, dwa kroki w tył marsz, wróć, krok w tył marsz. Ale skomplikowany po prostu. Jeszcze kroczek w tył. Nie do gardnięcia. I teraz siostry. Siostry przejdą i sprawdzą, czy się nadajecie do służby. Proszę bardzo, proszę sprawdzić. A z jednej strony będzie druga siostra, może tu będzie sprawdzała, czy się nadają do służby. Pewnie przyspieszę, bo widzę, siostra nie będzie widzieć oczu. Proszę siostra, już sześć mi składam. Ale włosy coś jak to.
trzeźwość siostro sprawdzamy, trzeźwość tego leśni. Dobrze. Dobrze. Tu tego pana może w obecności siostry. Lewa rączka do góry. Obywatelu, dobrze. Prawa nóżka do góry. Ile pies ma nóg? Mały spacer. Idzie tak na rozluźnienie ten mały spacer. Czekajmy na wszystkich, tak rozciągnęliśmy, a to dopiero kilometr za nami, żeby nie było, że tu kolega Koperek mnie, kapral Koperek mnie nie ostrzegał was. Tam na końcu ruszać czy ruszać? I ciągną jakby na zwiedzanie przyszli, no. Ale tak ginęli. Ja nie wiem. Ale nie, zawsze straty muszą być, nie wiem czy kolega mówił, jak 50%, 50 jak wróci, to będzie dobrze. No może działamy dalej. Tak, kobietki muszą być. Były dobre. Zaraz zobaczymy. Znajdziemy się teraz w potężnym żelbetonowym schronie niemieckim z wyposażeniem polskim. Wyposażenie tak naprawdę, może jeszcze tak, żeby panowie tam weszli, bo tam niektórzy stoją i przepraszam, panie jeszcze też tam są pani panowie. No, ale obywatel do mnie. Jak macie obywatel na imię? Mikołaj. Mikołaj, obywatel Mikołaj. Jak padło nam zasilanie, nie mieliśmy nawet siły, nie mieliśmy energii z akumulatorów. W jaki sposób trzeba było odpalić agregat? Ręcznie. Kartko. Obywatelka pomogła. Sposobem. Ręcznie. Czyli ja proszę się odsunąć. Proszę się odsunąć. Ale to jest nie zdoła, ty tego nie dawaj. Powiem, zacznę ci działa. Ja, dobra. Obywatelu Mikołaju, proszę bardzo. Proszę odpalić agregat. Proszę bardzo. Obywatelu, proszę bardzo. Śmiało odpalamy, kręcimy. Kręcimy, żeby ruszyło. Proszę bardzo. Śmiało, no. Przecież nikt nie widzi. Proszę kręcić, czas operacyjny 20 minut. To my poczekam. No, śmiało, jeszcze trochę, jeszcze. Woda się z tym teraz. O, działa, jest, jest, jest. O. Dobra, już, 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 już popadnie. Ale przez chwilę, co? Brawo dla obywatela Macieja. On niestety... Tak to. Tak, nazwijmy, że trafił. Włosów bąbli. Ciągniecie, nie. Nie przypal włosów bąblowi, bo ma dwa. Dopiero w latach 50. zaczęto tym kompleksem się interesować i w latach 60. wszystkie schrony połączono kilometrem podziemnego korytarza i każdy z tych obiektów miał swoje zadanie. Każdy miał inną funkcję. Był na przykład
Centrum Radionadawcze i Radioodbiorcze było pod ziemią. Są to strony dla ciężkich.